kierunku Bachmuta ukraińscy obrońcy zniszczyli kolumnę rosyjskich pojazdów opancerzonych. Pułkownik Serhii Czerewaty, zastępca dowódcy wschodniej grupy wojsk do spraw łączności strategicznej, powiedział o tym na antenie Teletonu Jedyni Nowiny. Według niego doszło dziś do pewnej eskalacji na kierunku Kupiańsk. Potężne ciosy zostały zadane wrogowi, a także prowadzono prace zapobiegawcze i edukacyjne dzięki reaktywnym systemom ognia salwowego, ukraińskiej artylerii i lotnictwu. Po takich działaniach z naszej strony możliwości wroga będą się zmniejszać, zaznaczył Serhii Czerewaty. Również na kierunku Bachmut wróg intensywnie wykorzystuje rezerwy i artylerię. Nieprzyjaciel uderzył artylerią w nasze pozycje 193 razy, przeprowadził 2 naloty. Doszło do 6 starć bojowych, w których zginęło 42 okupantów, 4 zostało rannych, a 2 dostało się do niewoli. Zniszczono 2 czołgi wroga, 3 pojazdy opancerzone, system rakiet przeciwpancernych i 2 drony. Również żołnierze brygady zmechanizowanej zaminowali pewien fragment terenu i wysadzili na nim nieprzyjacielską kolumnę pojazdów opancerzonych, a później nasza artyleria zniszczyła go doszczętnie. Z góry dostępnych jest 5 pojazdów opancerzonych, z których są to 2 najnowsze czołgi T-90, bojowy wóz piechoty, amfibia i traktor. Siły zbrojne Ukrainy zdobyły grupę rosyjskich najeźdźców. Żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy schwytali co najmniej 2 rosyjskich najeźdźców na lewobrzeżnej, okupowanej, części obwodu chersońskiego i przeprowadzili ich na wolny prawy brzeg. Widać, że więźniów przewożono przez Dniepr w pontonie z napędem silnikowym. Siedzi w nim 2 interwencjonistów ze związanymi z tyłu rękami i zamkniętymi oczami. Być może na dziobie łodzi leży 3 jeniec, ale trudno powiedzieć, widać tylko hełm. To nie pierwszy przypadek udanej pracy naszych żołnierzy na tej części frontu. W obwodzie chersońskim ukraińskie wojsko zniszczyło rosyjską grupę sabotażowo-rozpoznawczą. Ostatniego dnia bojownicy Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie chersońskim zlikwidowali grupę dywersyjno-rozpoznawczą rosyjskich okupantów, niszcząc ich motorówkę. W tym samym czasie ukraińscy obrońcy zniszczyli 8 dział dużego kalibru i 5 moździerzy najeźdźców. Jako pierwsza poinformowała o tym szefowa Wspólnego Koordynacyjnego Centrum Prasowego Południowych Sił Obronnych Natalia Humeniuk. A później przedsłużba dowództwa operacyjnego Południe na swojej stronie w portalu społecznościowym Facebook nieco skorygowała powyższe dane i uzupełniła je. Przez jednostki Sił Zbrojnych Armia Okupacyjna i jej możliwości zostały zredukowane o 39 okupantów, prawie 2 plutani, 7 dział i 6 moździerzy, 11 jednostek samochodów i pojazdów opancerzonych, łódź, stacje łączności i 2 polowe punkty zaopatrzenia. Ukraińskie wojsko zestrzeliło rosyjski helikopter w pobliżu Bachmuta. Dziś około godziny 5 w kierunku Bachmut jednostka rakiet przeciwlotniczych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy zniszczyła wiropłaty rosyjskich okupantów. Poinformowała o tym służba prasowa Dowództwa Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy w porannym podsumowaniu opublikowanym na oficjalnej stronie na Facebooku. Warto zaznaczyć, że tego lata trudno zestrzelić wrogie śmigłowce i samoloty. Rosjanie starają się nie wlatywać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę i nie uderzać z daleka. Siły zbrojne Ukrainy zniszczyły duży konwój ciężarówek należących do rosyjskich najeźdźców w obwodzie chersońskim ogniem z wieloprowadnicowych systemów rakietowych HIMARS. Poinformował o tym kanał Telegram Donbas Operative, publikując odpowiedni film, nakręcony przez jednego z interwenientów, który sprawdza i komentuje wrażenia z samochodów. Z daleka ciężarówki wydają się być w większości nieuszkodzone, przynajmniej nie ma bezpośrednich trafień. Jednak jest to dokładnie sytuacja, w której pierwsze wrażenie jest mylące. W rzeczywistości, co jest wyraźnie widoczne na filmie, kule wolframu z jednego lub więcej pocisków HIMARS przebiły prawie wszystkie koła, przynajmniej z jednej strony, około 20 ciężarówek. Rozcinają też karoserię ciężarówek, ale liczne dziury są widoczne z bliska. Znacznie lepiej widoczne są ślady uderzenia na szybie kabiny. Oczywiste jest, że tania i łatwa naprawa tych ciężarówek nie będzie możliwa.